W Wierzchowej Dolnej odbyły się obchody jubileuszu 50-lecia Gminnego Szkolnego Związku Sportowego. Był to czas wspomnień, podziękowań oraz wyróżnień zasłużonych działaczy i osób współpracujących na płaszczyźnie sportowej. Faktycznie piękny jubileusz, 50 lat funkcjonowania Gminnego Szkolnego Związku Sportowego w naszej gminie. Tak naprawdę corocznie przeznaczamy środki na to, żeby te kluby mogły działać w naszych szkołach, bo tak naprawdę bazujemy na szkołach podstawowych. Nauczyciele, którzy pracują, którzy są WOFIS-ami, to tak naprawdę na ich barkach spoczywa główny ciężar tego, żeby ten związek mógł funkcjonować. Natomiast gmina wspiera na tyle, na ile to jest możliwe. Było dzisiaj powiedziane i pokazane, jak ta baza sportowa jest polepszana z każdym rokiem. Nowe sale gimnastyczne, nowe orliki, nowe boiska. To wszystko udało się przez te lata wypracować, zbudować. Dzięki temu nasza młodzież może uzyskiwać coraz lepsze wyniki sportowe pod kierownictwem właśnie naszych wspaniałych WOFIS-ów. Obecnie nasz szkolny związek skupia 7 szkół podstawowych z gminy Kłodzko. Przez ten czas braliśmy udział w niezliczonej liczbie zawodów na szczeblu powiatu Dolnego Śląska, ale również mamy w swoich sukcesach udziały w finałach Mistrzostw Polski, w piłce nożnej, w tenisie stołowym, w lekkiej atletyce. Także tych sukcesów na przestrzeni 50 lat na pewno było bardzo dużo, w czym mam nadzieję również zasługa moich kolegów, którzy przez te 50 lat pracowali, bo przewinęło się w szkołach gminy Kłodzko bardzo wielu WOFIS-tów. Gdybym miał wybierać jeszcze raz zawód, to na pewno bym poszedł tą samą drogą, bo w zasadzie ta praca to była dla mnie pasją. Ja się na wakacjach nie mogłem doczekać, kiedy ja pójdę do pracy, bo ciągle były zawody, ciągle były emocje, było życie koleżeńskie, towarzyskie. Całą pracę poświęciłem tylko na gminę Kłodzko. W zasadzie nie było szkoły, gdzie by nie było jakiegoś epizodu, żebym nie był w którejś ze szkół. Dziś zachodzić dziecko do sportu to spory wyczyn. Wiadomo, że mają inne zainteresowania niż chociażby nasze pokolenia. Więc bardzo się cieszymy, jeśli możemy zachęcić do jakiegokolwiek sportu w naszej gminie Kłodzko. Rzeczywiście oferujemy w ramach lekcji czy zawodów sportowych szeroką gamę sportów. Każdy może znaleźć sport, na pewno taki, w którym się dobrze odnajduje, w którym może osiągać sukcesy w przyszłości. A liczba sukcesów chociażby w ostatnich latach wskazuje, że rzeczywiście nasza oferta zajęć sportowych czy udziału w zawodach sportowych jest szeroka i bogata. Żadne lekarstwo nie zastąpi sportu. No przede wszystkim tam zwracaliśmy uwagę na te zachowania prozdrowotne, społeczne, tak jak mówił Leszek też o tej zasadzie fair play, o tym poszanowaniu przeciwnika w grze. Właściwie to uczniowie bardzo dużo skorzystali, jeżdżąc po całym w zasadzie kraju, bo uczyli się zachowania, czy w pociągu, rozkładu jazdy, czytania, prawda, czy pobyt w jakichś tam hotelach, zachowanie. No, to była, te wszystkie zawody i ta nasza praca to była jedna wielka lekcja. No i dla mnie, i dla młodzieży. Rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży szkolnej, nadal jest głównym zadaniem, a zarazem wyzwaniem Gminnego Szkolnego Związku Sportowego. Życzymy im kolejnych lat działalności, sukcesów i wszelkiej pomyślności.